W miniony weekend w wielu miastach Pomorza odbyła się akcja Weekend za pół ceny. Akcja ma na celu promocję miast. Nowy Dwór Gdański również postanowił przyłączyć się do tej akcji. W sobotę i w niedzielę było można dokonać zakupów w sklepach, restauracjach czy kwiaciarniach za pół ceny. Zaś w niedzielę w Żuławskim Ośrodku Kultury odbył się pokaz wraz z degustacją żuławskich potraw. Zupę przygotował sam burmistrz Nowego Dworu Gdańskiego. Marzena Waręczak, sklep Duduś. Pani Marzeno, dlaczego to właśnie Pani sklep przystąpił do akcji Weekend za pół ceny? Chcieliśmy promować Nowy Dwór. Jakie Państwo dzisiaj przygotowali rabaty? Wszystko po 50% mniej. Ciastka na wagę, ciasta, jest zainteresowanie. Jest zainteresowanie, tak. Od rana ludzie przychodzą? Tak. No to kiedy jest... ta akcja będzie trwała? Do jutra. Przybył Gabriela. Pani Gabrielo, czy zakupy w związku z akcją Weekend za pół ceny uważa Pani za udane? Za bardzo udane nawet, wręcz za bardzo udane. Co? Nawet nie spodziewałam się, że kupię coś plus. Co planowałam? Kupiłam piękną zawieszkę. No i oczywiście dla siebie coś, no srebrną obrączkę. Czy mąż pomagał w zakupach? No przecież główny sponsor. Burmistrz Nowego Dworu Gdańskiego, Jacek Michalski. Skąd pomysł, żeby Nowy Dwór Gdański przyłączył się do akcji Weekend za pół ceny? Jesteśmy członkiem Gdańskiego Obszaru Metropolitalnego. Jest to inicjatywa Gdańskiego Obszaru Metropolitalnego. W związku z powyższym z największą przyjemnością bierzemy w tym udział. Czy akcja odniosła sukces? Mimo iż ilość firm, które złożyły akces do udziału w weekendzie za pół ceny, nie była oszałamiająca, to te, które się na to zdecydowały, na pewno nie żałują tego kroku. Panie burmistrzu, dzisiaj jesteśmy tutaj świadkami kuchennych rewolucji, możemy tak to nazwać. Co ma na celu dzisiejszy happening? Przede wszystkim chodzi nam o to, żeby promować kuchnię żuławską. Znaczy, promować może jest zbyt dużym słowem. Wiemy doskonale, że regionalizm, a elementem regionalizmu jest kuchnia, jest bardzo ważnym czynnikiem, który promuje miasta, regiony. W związku z tym próbujemy zwrócić uwagę na kuchnię żuławską i na jej atrakcje. Panie burmistrzu, a skąd u Pana taka wiedza kulinarna? Od czasu do czasu, jak mam trochę możliwości posiedzieć w kuchni, to chętnie to robię. Oczywiście nie jestem mistrzem kuchni, ale myślę, że taką podstawową wiedzę, jak przyrządzać potrawy, mam. Jakie dania dzisiaj zostaną tutaj zaprezentowane? Będziemy za chwilę kosztować zupy z brukwi na gęsinie. Naprawdę tradycyjna żuławska potrawa. Mam nadzieję, że będzie nam smakowała. Magdalena Bartkowska, nauczyciel Szkoły Podstawowej nr 1 na Dworze Gdańskim. Pani Magdaleno, jak Pani się czuła dzisiaj w roli pomocy kuchennej? Fantastycznie, tym bardziej, że sama prowadzę kółko regionalne w swojej szkole. Jestem na bieżąco z tymi tematami, ale dzisiaj po raz pierwszy mogłam fizycznie zrobić coś, czyli ser. Jak się udało robienie sera? Ciekawa sztuka, tym bardziej, że tu pan Krzysztof pomagał troszeczkę, naprowadzał. Myślę, że każdy z nas, mieszkający tu na Żuławach, powinien coś takiego umieć zrobić. Witam serdecznie, nazywam się Krzysztof Jaworski, jestem serowarem, serowarem żuławskim, taki tytuł sobie sam nadałem, ale jak gdyby bardzo jestem związany z tymi ziemiami, na tych ziemiach się urodziłem i chciałbym, żeby na tych ziemiach wróciło serowarstwo. Dobry ser to dobry region, dobre ręce serowara, prawda, i dobre mleko. I w zasadzie wszystko to w naszym regionie występuje, wszystko to istnieje, mamy bardzo duży potencjał wytwarzania bardzo dobrego sera i ja mam nadzieję, że w przyszłości taki ser po prostu powstanie i będzie sławił nasz region. Były to typowe sery, które niegdyś były wytwarzane na naszych ziemiach, czyli po prostu sery żuławskie, czyli sery wytwarzane bardzo prostą, ale bardzo też taką
skuteczną metodą, taką szybką, ale jednak mleko decydowało o tym, że te sery były bardzo, bardzo dobre. Panie burmistrzu, czy jest pan zadowolony z zupy, jaką pan przygotował dla mieszkańców? Tak szczerze mówiąc, jeszcze nie próbowałem, ale pierwsze opinie mieszkańców są pozytywne, więc myślę, że zupa się udała. Sera pan próbował? Jeszcze nie, ale już miałem okazję kiedyś, bo rzeczywiście sery żuławskie mają przed sobą przyszłość i to jest bardzo fajna, ciekawa, może nie tyle potrawa, ale no ser, bardzo, bardzo interesujący. Czy będą takie imprezy promujące żuławską kuchnię organizowane jeszcze w Nowym Dworze Gdańskim? Myślę, że to jest dobry początek czegoś, co będzie się powtarzało. Mam nadzieję, że jeszcze nie raz będziemy mogli się spotkać, żeby wspólnie smakować różnego rodzaju potrawy i nie tylko związane z żuławami. Smakuje pani zupa przygotowana przez burmistrza? Oczywiście, to sama przyjemność. Czy próbowała już pani sera przygotowanego przez naszych? Chwileczkę, bardzo smaczny, z kminkiem jest bardzo dobry i z rodzynkami, tam jest taki jeszcze jedna odmiana, także naprawdę super. TV Regionalna 24.pl, TV Malbork, TV Szturm, TV Nowy Dwór, to my tu kręcimy.